640 mońków, proszę. A będzie pan miał wydać z 1000? Oczywiście. A, dziękuję. To zamówienie z Darteksu. Już je realizujemy. Proszę o zaliczkę w wysokości 30%. Mogę kartą firmową? Oczywiście. Proszę o PIN. Dziękuję. Zamówienie zostanie zrealizowane w ciągu 3 dni. To pan! Udało się? Tak. Oto potwierdzenie przelewu. O, dziękuję. Koła czekają już na zapleczu. Może pan odebrać. Dziękuję. Kochanie, przepraszam państwa, mam ważną sprawę. Kochanie! Co się stało? Nic takiego. Muszę zapłacić za parking, a skończyły mi się drobne. Ja też nie mam, ale wiesz co? Zapłać SMS-em. SMS-em? No tak. Masz tu mój telefon. No idź. Na parkometrze jest dokładna instrukcja, co trzeba zrobić, żeby opłacić postój SMS-em. No, idę. No, jesteś. Wcześniej dzisiaj. Siadaj do stołu. Eugeniusz zaraz będzie. Bo się martwiłem. Czym? Tobą, kochanie. Trochę obcesowo wyprosiłem cię dziś ze sklepu, ale miałem tylu klientów. Przepraszam. Ależ nie ma za co. Rozumiem. Poradziłaś sobie z tą opłatą za parking? Oczywiście. Instrukcja była bardzo klarowna. A swoją drogą to trochę się zdziwiłam, że można zapłacić za coś SMS-em. No ale to jest wygodne i szybkie. W sytuacjach podbramkowych może cię nawet uchronić przed mandatem. Wiesz, ja mam z tym do czynienia na co dzień. Co prawda nie można u mnie w sklepie płacić SMS-em, bo zwykle płatności za koła są za wysokie, ale inne formy rozliczeń są dopuszczalne. Jakie? Karty płatnicze i kredytowe, czeki, choć te coraz rzadziej. Przelewy? O, pewnie Eugeniusz. On ci to wszystko najlepiej wytłumaczy. Dobry wieczór państwu. Cześć, Eugeniusz. Właśnie się zastanawiamy nad tym, że za towary i usługi można płacić na różne sposoby. Czyli? Czyli gotówką, przelewem. Tak, to prawda. W każdym kraju może wyglądać to inaczej, ale w krajach rozwiniętych istnieją mniej więcej podobne sposoby rozrachunków między partnerami rynkowymi. Ale żeby SMS-em? Kto się w tym połapie? Ktoś płaci gotówką, ktoś inny kartą, jeszcze ktoś inny przelewem? Chwała najwyższemu, że mój mąż ma to wszystko pod kontrolą i że nawet jeśli klienci nie płacą gotówką, koniec końców zawsze jakieś pieniądze do domu przynosi. Szczerze mówiąc, nie wiem, czy mam to pod kontrolą. Po prostu tak jest i już. Nie zastanawiałem się nad tym za bardzo. Kto inny ma to pod kontrolą, więc wy nie musicie się martwić. Kto? System. Kto? Ale nie martwcie się. Ja wiem, że słowo system może się nie podobać, ale w tym akurat wypadku ma sens. To, o czym mówiliście, płacenie gotówką, kartami, przelewami, a nawet SMS-ami, to wszystko są systemy płatności. Nad każdym z nich czuwają odpowiednio przygotowane firmy, banki i tym podobne, które z kolei podlegają nadzorowi instytucji państwowych. Jedną z najważniejszych jest bank centralny danego kraju. Skomplikowane. Prawda? A i tak to, co mówię, to tylko pewne uproszczenie. Dziękuję. Te wszystkie systemy płatności, w każdym kraju nieco inaczej skonstruowane, tworzą inny, nadrzędny system. System płatniczy danego kraju. System nad systemami. Tak, ale jest to bardzo ważny system. Dzięki niemu możliwe jest sprawne funkcjonowanie przepływu pieniądza. Chodzi o to, żebyście nie musieli się martwić, czy pieniądze, które macie dostać, na pewno i na czas do was dotrą. A także czy pieniądze, które sami zapłaciliście, również osiągną swego adresata. Wiecie, co by się stało, gdyby system płatniczy nie istniał albo źle działał? Nie zastanawialiśmy się. Byłyby same kłopoty. Na przykład w dawnych czasach każdy książę czy każde miasto mogło wybić własną monetę. Wyobrażacie sobie, gdyby każde miasto w naszym kraju mogło mieć własną walutę? No ja bym na pewno nie przyjął zapłaty w jakiejś dziwnej walucie. Otóż to.
Jednolita waluta obowiązująca na danym obszarze, na przykład w danym kraju, jest właśnie częścią systemu płatniczego. Czasem taka jednolita waluta pojawia się jako obowiązująca na terenie kilku czy kilkunastu krajów. Na przykład euro? Tak jest. W Europie mamy w wielu krajach jedną wspólną walutę, a więc mamy fundament europejskiego systemu płatniczego. Zaczyna mnie oświecać. I to właśnie dzięki temu systemowi płatniczemu mogę, będąc na przykład we Włoszech, wybrać z bankomatu euro, a moje konto zostanie obciążone po przeliczeniu właściwą kwotą mońków. Jasne. Zdaje się, że to się samo robi. A przecież ktoś nad tym musi czuwać. I mówisz, że to dzięki temu... systemowi płatniczemu. Czy też w przypadku, o którym mówiłaś, dzięki międzynarodowej współpracy różnych systemów płatności i systemów płatniczych. Oj, zupa nam wystygła. Ależ kochanie, przecież podałaś dziś chłodnik. Rzeczywiście. Tak się zasłuchałam w te systemy, że zapomniałam. Smacznego, panowie. Jedzcie.